Witam Was wszystkich bardzo gorąco z takiej zimowej scenerii w Poroninie. Mam nadzieję, że słychać mnie. Jeżeli tak, bardzo proszę, postawcie plusiki. Słychać mnie. A, są pierwsze plusy od Kamila i Zuza słyszy. Agnieszka, świetnie. Dzięki, wystarczy. Moi drodzy, zaczynamy, słuchajcie, poniedziałek, godzina 20, punktualnie rozpoczynamy. Pewnie zapytacie, co ta Patrycja dzisiaj wymyśliła z tym wyciągiem, o co tutaj chodzi. Myślę, że będziemy się do tego jeszcze dzisiaj odwoływać. A swoją drogą, pamiętacie czasy, kiedy nie było takich urządzeń, kiedy nie było takich unowocześnień w naszym życiu i żeby pozjeżdżać sobie na nartach, musieliśmy narty na ramię i zasuwaliśmy do góry, żeby sobie zjechać. Jak myślicie, ile osób wtedy jeździło na nartach? Ile osób zajmowało się tym sportem? Myślę, że znacznie mniej niż jest to teraz. Potem wymyślono wyciągi talerzykowe, tak? Czy wyrwi rączki, gdzie jeden wyciąg na jedną osobę, potem były już orczyki na dwie osoby, a w tej chwili mamy nowoczesne krzesełkowe wyciągi, gdzie wjeżdża po 3-4 osoby, są nawet i takie na 6 osób. Zobaczcie, ile osób w jednym czasie, praktycznie w ciągu powiedzmy 10 minut jest w stanie dostać się na górę. I my właśnie o takich systemach będziemy tutaj rozmawiać. I jak możemy przyspieszyć i zmodernizować nasz biznes, abyśmy osiągali ten stabilny wzrost. Nie tylko chwilowy wzrost, a potem stabilność i pozostawali w miejscu, tylko aby to był stabilny wzrost. Moi drodzy, dla osób, z którymi jeszcze nie miałam okazji tej przyjemności się poznać, przedstawię się, nazywam się Patrycja Milic, z firmą, z marką Tiande współpracuję wspólnie z małżonkiem Milkiem od 7 lat. Jest to czas, który dał nam wiele do myślenia. Jest to czas, w którym uczyliśmy się od podstaw, jak zgłębić biznes, który jest ulokowany w kategorii, w branży marketingu wielopoziomowego. Do tej pory znaliśmy tylko te tradycyjne formy biznesu, natomiast tutaj przez 7 lat studiujemy, nie powiem, że my już wiemy wszystko, tak? Cały czas uczymy się na swoich doświadczeniach, również na swoich błędach. Ich nie możemy oczywiście wykluczyć, ale one są potrzebne po to, aby wprowadzać nowe metodyki działań i o takich też chcę dzisiaj powiedzieć. Moi drodzy, zaczynamy, dlatego że te spotkania poniedziałkowe trwają nie dłużej jak 40 minut, a od pół godziny do 40 minut. Przygotowałam sobie tutaj slajdy, żeby już nie pisać. I zaczynamy. Moi drodzy, marka Tiande, jak wiecie, obecna jest w Polsce od 7 lat, natomiast powstała 12 lat temu. Tworzy ją wiele, wiele ludzi. Jest to marka wielonarodowa i narodziła się w Rosji. Właścicielami są Rosjanie, trójka menadżerów i wpadli na pomysł, aby stworzyć korporację międzynarodową, która w swojej ofercie będzie zawierała nie tylko doskonały, można powiedzieć, produkt pierwszej potrzeby, produkt zużywalny, produkt, który dodatkowo przynosi rezultaty, oczekiwane przez nas rezultaty i korzyści, ale jest to pomysł, aby zaangażować jak największą ilość osób w rozwój tej marki, aby stworzyć nieograniczoną ilość stanowisk, miejsc pracy bez konieczności zatrudnienia na umowę, tak? Czyli tworzymy przedsiębiorstwo,
które składa się z wielu tysięcy, za chwilę milionów osób, które będą zwolennikami marki Tiandę. I teraz, moi drodzy, jak to się zaczyna? Dosłownie kilkanaście minut temu, myślę, że część z Was miała okazję wysłuchać wspaniałego nagrania, to było nagranie na żywo, właściwie live, tak? Na żywo prowadzone przez Monikę Loniuk i przez Joannę Przybył. Gratuluję Wam serdecznie, dziewczyny, tego wywiadu tutaj, dlatego że dowiedzieliśmy się, dowiadujemy stale, że oprócz tego, że mamy tutaj szereg takich osób, powiedzmy jak ja, tak, może ktoś z Was, takich, którzy nie są fachowcami w dziedzinie kosmetologii czy biochemii, czy nie są wykwalifikowanymi kosmetyczkami, fryzjerami, a chcieliby równie dobrze promować tą markę. Natomiast widząc, że właśnie fachowcy, kosmetolodzy angażują się, mówiąc marce Tiandę, tak, mnie interesuje przede wszystkim rezultat, przede wszystkim korzyść, potem spoglądam dopiero, jakie składniki, daje nam to poczucie, że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym momencie i szerokie horyzonty jeszcze przed nami. Jak zacząć, moi drodzy, jak zacząć? Więc zaczynamy oczywiście od siebie, tak? Wiemy już, że całą tą machiną napędową, napędzającą rozwój ciebie, twój rozwój w twoim biznesie jest świadome dokonywanie zakupów. Zakupów nie jakichś ponadprzeciętnych, bo przecież pewnie kupujesz szczoteczkę do zębów, pastę, czy myjesz włosy szamponem, czy być może używasz suplementów, w dzisiejszych czasach to jest niezbędne, a być może po prostu produkty z higieny do domu, tak? Czyli pewnie sprzątasz, myjesz i dbasz o czystość swojego domu. Tego wachlarz asortymentowy jest tak szeroki, że tak naprawdę każdy z nas, my wraz ze swoimi najbliższymi, ze swoimi rodzinami, w tym koszyku znajdziemy produkty dla siebie. Przecież chodzimy codziennie do sklepu i tego typu produkty właśnie w takim koszyku zakupowym się znajdują. A co jeżeli zdecydowalibyśmy się lojalnie zawierzyć i podać rękę jednej firmie, a w zamian za to otrzymać dodatkowe korzyści? Mało tego, wyobraźcie sobie, że zakupy w tym koszyku będą możliwe nie tylko ze zniżką, ale jeżeli dobrze stworzymy grupę, społeczność zakupową, tak, z naszej rekomendacji, nasze produkty codziennego użytku, możemy otrzymywać całkowity zwrot za nie, tak? Czyli możemy je mieć za nul, za zero. Mało tego, możemy jeszcze, oprócz tego, że mieć te produkty dla siebie za zero, możemy również odkładać, gromadzić fundusze, gromadzić dodatkowe środki, na przykład na inne nasze wydatki, na inne nasze przyjemności, a oszczędzając to, co kupiliśmy i otrzymaliśmy całkowity zwrot, również przeznaczyć na inne cele, na przykład na jakieś dodatkowe inwestycje albo po prostu na przyjemności, na co chcesz. Czy nie byłoby to piękne? Myślę, że tak. Myślę, dlatego jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu i chcesz się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Kto jest użytkownikiem produktów pierwszej potrzeby? No myślę, że każdy, każda rodzina. I teraz tak, naszym celem jest zaprosić i stworzyć tą możliwość takiego rozsądnego, gospodarnego robienia zakupów jak największą ilość osób. Oczywiście w momencie, kiedy
ja jestem zadowolona z produktu, kiedy on przyniósł mi korzyść, rezultat, to zupełnie nawet nieświadomie zaczynam o tym mówić, zaczynam dzielić się tą informacją z bliskimi. Chcę zaproponować i przekazać tą informację moim znajomym, ludziom, osobom z listy moich kontaktów i również stworzyć możliwość zostania takim tak zwanym VIP klientem, czyli otrzymać stały dopływ do zniżki, stałej zniżki, bo aż minus 35%. I słuchajcie, w tej grupie znaczna większość osób, które rzeczywiście podejmą takie podobnie jak wy tej rejestracji, będą sobie kupowały dla siebie. One być może nie będą zainteresowane biznesem, być może nie będą zainteresowane rozwojem w tej firmie, a być może zaczną jako VIP klienci, natomiast będą ci się bardzo bacznie przyglądać, co ty dalej tutaj w tej firmie osiągniesz. A jeśli osiągniesz, będą dopytywać, co oni jeszcze mogą zrobić, żeby również twój sukces powtórzyć, żeby również otworzyć się na nowe możliwości. Tutaj mamy osoby, które nieświadomie robią zakupy. Być może okaże się, że pierwsze zakupy będą na poziomie 100 punktów, a wiemy, że jest to ten minimalny poziom, aby otrzymać już pierwszy zwrot od firmy, tak? Przy kolejnym miesiącu, przy kolejnych zakupach w następnym miesiącu, kiedy tylko dostaniemy informację, że ta premia jest już do odebrania, któreś z kolejnych zakupów będą pomniejszone, czyli już dostają jakiś zwrot. Ale to będą osoby, które dziś zrobiły zakupy za 100 punktów, natomiast w przyszłym miesiącu jeszcze korzystają z tego szamponu, jeszcze mają krem, jeszcze mają produkty i mówią nie, w tym miesiącu nic nie potrzebuję. Więc tylko na bazie VIP klientów ty tego biznesu tak, do pewnego momentu zbudujesz, ale w momencie, kiedy będziesz chciała osiągać stabilne wzrosty, skupiasz się na tym, aby otworzyć się i przekazać wszelkie możliwości, zaprosić do twojej współpracy tak zwanych biznes partnerów. My tutaj w tej grupie, którą nazwałam biznes tradycyjny, to jest w zasadzie to, co my wszyscy robimy, tak? My znamy, wiemy, że za dany produkt dodaje marżę, sprzedaje i otrzymuje swój zysk. Zysk tu i teraz, tak? To jest coś, co wypracowałam, widzę namacalny zysk i to mi się podoba. To jest biznes tradycyjny. W biznesie tradycyjnym możemy albo sprzedawać sami, możemy powiedzmy robić go na mniejszą skalę, na zasadzie takiej sprzedaży dalszej od sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, organizując różnego rodzaju spotkania, czy pokazując klientowi efekt działania produktu i w ten sposób sprzedajemy. Wiemy, że do każdego 100 zł plus dodajemy stałą marżę, ona jest stała, 54%, otrzymujemy zysk, czyli otrzymujemy od klienta 154 zł, z czego 54 jest czystym zyskiem i tak dalej, i tak dalej. No jest to bardzo ciekawa marża, ciekawy narzut i ciekawy pieniądz w krótkim czasie. Natomiast zastanówmy się, czy tak chcemy do końca naszych działalności właśnie w ten sposób funkcjonować, kiedy firma daje nam dodatkowe możliwości. Bo spójrzmy tak, oczywiście na początku poznajemy produkty, sprzedajemy ich coraz więcej, tak? Coraz większą ilość osób zainteresowaliśmy, trafiamy w coraz szersze kręgi i ten nasz wzrost sprzedaży, on rzeczywiście w tym pierwszym okresie dynamicznie jest widoczny ten wzrost. Natomiast przychodzi moment, kiedy on się stabilizuje i zatrzepiamy się na pewnym poziomie, bo doba ma tylko 24 godziny. Osoby, do których trafiliśmy, są wprawdzie zadowolone i
będą chciały kupować te produkty, ale nie są na tyle zmotywowane i nie mają tego celu, tego dlaczego, aby również osiągać swoje stabilne sprzedaże. W związku z czym może część osób nie kupi, część nowych kupi, suma summarum gdzieś plus minus masz wrażenie, że zatrzymałeś, zatrzymałaś się, a przecież nie o to chodzi. Bywa tak, że kiedy przestajesz trafiać do nowych osób, kiedy nie wychodzisz, nie pracujesz, nie wiem, jesteś na wczasach, tak? Albo no nie daj Boże zachorujesz, gdzie coś wykluczy cię z tej aktywności, nagle możesz zaobserwować u siebie dynamiczny spadek. To też nie o to nam chodzi. Pytanie, jak osiągnąć stabilny wzrost? Ja teraz przybliżę tą kamerkę troszkę. O, mam nadzieję, że to widać. Osobę, którą zapraszasz do swojego zespołu, do swojego biznesu, pierw robisz taki wywiad. Ty musisz ją poznać. Wszystko zaczyna się od dobrej komunikacji, od poznania drugiej osoby. Poznaj jego dlaczego. Dlaczego on mogłaby zainteresować się właśnie tym. I teraz dzisiaj był również film, który właściwie transmisja na żywo, którą przygotowała dla nas Mariola Dębowska i gościem był Mirek. Mirek, czyli mój mąż, i tam padło pytanie, czy to jest biznes tylko dla kobiet. Więc Mirek mówi, słuchajcie, jeżeli tyle kobiet jest zainteresowanych tymi produktami, czy czasy kryzysu, czy słabszy budżet, my zawsze będziemy o siebie dbały. To my mamy tego nosa do tego, co my chcemy kupować i co jest naprawdę dobre. W zdecydowanej większości, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, na pewno. Więc czujny mężczyzna, który widzi takie zainteresowanie i taką reakcję kobiet na tego typu produkty, powie, mnie tu pachnie biznesem, tak? Więc jest to biznes zarówno dla kobiet, tak jak i dla mężczyzn. Każdego dlaczego może być inne. Jeżeli ono jest na tyle silne, że osoba, z którą będziesz rozmawiać, zainteresuje się, żeby spróbować pójść twoją propozycją i twoim systemem, to uwierzcie mi, to jak to zrobić przyjdzie. To się znajdzie. Jeżeli jest silne dlaczego, to jak, to będzie już naturalne następstwo. Idziemy dalej, słuchajcie. I teraz co z tym systemem? Aby przyspieszyć i aby ustabilizować naszą sprzedaż, nasz obrót, niezbędnym jest wprowadzenie systemu duplikacji. Z iloma osobami jesteś w stanie jednocześnie rozmawiać i pracować? Myślę, że to może być kilkanaście. Natomiast jeżeli chcesz pokazać skuteczność, popatrzcie na wszelkie przedsiębiorstwa, na korporacje, ile osób jest zaangażowanych w jeden projekt. Jeżeli stworzony on będzie na prostym, jasnym, łatwo powtarzalnym systemie, to jesteśmy w stanie zduplikować swoje działania, wyszkolić i wyedukować osoby, które zrobią to samo. Jeżeli będą miały tylko w głowie jasny cel, jeżeli będą wiedziały, co za tym procesem pójdzie, jaką korzyść im to przyniesie, uwierzcie, da się to powtórzyć, ale przede wszystkim musi to być proste. To, czy to jest łatwe? Nie, bo to jest ciężka praca. Tu mówię to od razu. Traktujmy biznes marketingu wielopoziomowego poważnie, jako poważny biznes. Ale on musi być prosty do przekazania. I teraz tak, nasz koszyk zakupowy
To obszary, słuchajcie, na co wpadli właściciele marki. Oprócz tego, że mamy skuteczne produkty o unikatowych składach, takie, które doceniają kosmetolodzy, produkty, które rozwiązują nasze problemy niejednokrotnie, skórne czy zdrowotne, okazuje się produkty, które cyklicznie kupujemy i produkty, które zawierają się w wielu obszarach. Co to dla nas oznacza? To, że w jednym miejscu możemy tak naprawdę zrobić zakupy w zasadzie od stóp do głów produktów, które używamy. Mamy pielęgnację, mamy profilaktykę zdrowotną, mamy higienę, mamy wizaż. To jest to, o czym powiedziałam. Kobiety uwielbiają się malować. Czy będą czasy kryzysu, czy wojny, my i tak chcemy ładnie wyglądać, tak? Czysty dom. To wszystko zawiera się jeszcze w sferze ekologii, czyli idziemy w nowym trendzie. Suplementacja, żywność, a tu obszar, z którym wielkim znakiem zapytania, co jeszcze? Wiemy, że firma cały czas się rozwija i cały czas wprowadzamy nowe linie. Wyobraźmy sobie, my dopiero jesteśmy raczkującą firmą. Słuchajcie, co to jest 12 lat? Kiedy firmy o globalnym zasięgu mają tych lat stabilnego rozwoju już ponad 100, a my mamy 12. Wyobrażacie sobie, co będzie za jakiś czas, za te parę lat, w jakie obszary my się jeszcze wpiszemy i z jakimi nowościami wyjdziemy, z jakimi trendami, z jakimi innowacjami. Ja wiem, znając właścicieli, znając tą firmę, wiemy, że to koło się dopiero rozpędza. Mało tego, mamy cały czas jeszcze szerokie pole do popisu. Wszystkie osoby, które dzisiaj są, nawet osoby, które dzisiaj są tu po raz pierwszy i dopiero zaczynają. Słuchajcie, przed wami jeszcze jest szeroki, otwarty świat. Jeszcze tyle osób nie zna firmy, jeszcze tyle osób nie wie, nie miało okazji doświadczyć działania tych produktów. Wszystko przed wami. Firma daje pewną podpowiedź tego, jak możemy działać. Wiecie, że na rynku jest wiele firm działających w branży marketingu wielopoziomowego. To oznacza, że rozszerzamy jakby zakres sprzedaży, nie używając tylko i wyłącznie swoich rąk, ale edukując ludzi, którzy powielają pewien system w głąb i w ten sposób trafiając do szerokich kręgów odbiorczych. Dzięki temu, że posiadamy pewien numer ID, czyli numer umowy i osoby, które raz przyłączone do naszego zespołu, przez nas, tak, zaproszone, poprowadzone, one już zawsze są w naszym zespole, tak, jeśli są oczywiście aktywne. I absolutnie nie jest tak jak w biznesie tradycyjnym. Jeżeli dzisiaj ktoś kupuje u ciebie, a jutro pójdzie i kupi w innym miejscu, tak, zmieni sobie swojego dostawcę, to automatycznie ten obrót gdzieś tobie przepada, ucieka. Tutaj nie, tutaj jest to system oparty na lojalności, a więc raz zaproszony klient pozostaje w twoim zespole i te osoby, te setki osób, do których trafi, automatycznie też będą w twoim zespole, tak, bo przyszły do ciebie z jego rekomendacji. I teraz tak, tak jak powiedziałam, ta duplikacja ma się opierać na prostocie. Wrócę na chwilkę do tego koszyka zakupowego. Słuchajcie, no tak, firma wprowadziła genialną podpowiedź w postaci stabilnej sprzedaży. Co to oznacza? Jeżeli stabilnie będziemy uzyskiwać swój własny obrót na poziomie 150 punktów, zaczynamy od 3 miesięcy, a następnie powtarzamy miesiąc w miesiąc. Obrót, przeliczając to na wartość finansową, jest to
plus minus 600 zł. No powiedzmy te pierwszym miesiącu te zakupy na takim poziomie, drugim miesiącu bardzo realne. Natomiast w jaki sposób mamy stabilnie gromadzić te środki, skoro wiemy, że produkty są przecież bardzo wydajne, tak? I mogą nam służyć dłużej niż jeden miesiąc. A więc jest to obrót, który sumujemy, zaopatrując również swoich najbliższych, swoją rodzinę, swoich bliskich znajomych, przyjaciół, sąsiadów. Czasami idziemy do kogoś z prezentem, tak? Myślimy, gdzie tutaj kupić. Normalnie poszlibyśmy do sklepu i kupili prezent. No ale tutaj, jeżeli wybiorę, a przecież w tym asortymencie znajdziemy piękny prezent dla tego, aby wyróżnić i zrobić przyjemność naszemu znajomemu, który właśnie obchodzi urodziny czy imieniny, czy pod sprzedaż, bo my się na sprzedaż nie zamykamy. Jeżeli ktoś lubi i dobrze czuje się w sprzedaży, jest taka opcja. Wszystkie te punkty gromadzą się w naszym koszyku zakupowym i uwierzcie mi, 150 punktów w obszarze jednego miesiąca to nie jest duży wysiłek, chociaż na początku może się tak wydawać, bo popatrzcie, każdy miesiąc ma 4 tygodnie, tak? Pierwszym, jeżeli byśmy tylko rozłożyli to na 4 tygodnie, to jest plus minus 35, powiedzmy, punktów, tak? 35 tam z przecinkiem w ciągu jednego tygodnia, tak? Więc to możemy sobie rozłożyć, dać sobie za cel mniejszymi etapami osiągnąć ten stabilny wzrost 150 punktów. I co? Idziemy dalej. Stabilna sprzedaż plus prosty system, tak, powielania i przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli chcemy zbudować wielkie przedsiębiorstwo, to niezbędne są dobre relacje ze swoim zespołem. To w pierwszej kolejności dbamy o nie tylko edukację, o szacunek do osób w Twoim zespole, o to poprowadzenie. Rzeczywiście takie dobre, pozytywne relacje, dobry, istniejący, powielalny system informacyjny, to wszystko jest niezbędne. I teraz słuchajcie, teraz tak szybkim, jeszcze raz tutaj przewrócę, przykładem. Jesteś ty i oprócz tych osób, które są twoimi VIP klientami, oprócz całego szeregu osób, które będą sobie odsprzedawać i pozostaną na kontynuowaniu tego biznesu tradycyjnego, bo przecież firma daje taką możliwość i nie trzeba budować zespołu wielopoziomowego, ale ty możesz dobrać 3 takie, które mają to mocne dlaczego i chcą z tobą zgłębić to, jak mamy to zrobić. 3 osoby w twoim bezpośrednim kontakcie, z którymi utrzymujesz dobre relacje, dobry system informacyjny i które również będą chciały uczestniczyć w stabilnej sprzedaży, czyli te 150 punktów jako wyznacznik. Dokładnie to samo, mając swój koszyk zakupowy, mając sprzedaż, mając rodzinę, mając znajomych, mając prezenty, tak, i również gromadzą te 150 punktów obrotu osobistego. Co się dzieje? Słuchajcie, jak to wygląda w przypadku systemu, bo w tej sprzedaży tradycyjnej jest tak, że dzisiaj jest tu wzrost, tam spadek, znowu tu wzrost, tam spadek. Natomiast jeżeli osoby, które postanowią tym systemem popracować, będą widziały znaczny wzrost, bo w pierwszej linii
to są trzy osoby, ale jeżeli te trzy osoby przeszkolimy i przedstawimy i pomożemy równie wyłonić u nich w ich bezpośrednich kontaktach kolejne trzy, to w następnym poziomie, tak, w następnym rzędzie masz już 9 osób, tak? W sumie zaangażowanych jest na ten moment 13 osób razem z tobą, tak, na tym etapie, bo masz ty 3 plus 9. Kolejnie, jeżeli już działa ten system duplikacji, 27 osób, następnie 81. Zobaczcie, jaki przyrost geometryczny jest w osobach bezpośrednio zaangażowanych. W momencie, kiedy jesteś ty i te trzy osoby, czyli w sumie 4 osoby zaangażowane, to pierwszy taki wynik, powiedzmy na poziomie kilkudziesięciu złotych, tutaj tam około 86, ale co się dzieje dalej, tak? Gdy to już jest 9 osób, słuchajcie, nie 9, tylko 13 osób, to mamy już 680 zł. Twoje przedsiębiorstwo taki zysk generuje. Jeżeli ty jako twoje przedsiębiorstwo i z twoim zespołem przy 40 osobach, tu już jest 3700. Zobaczcie, jaki progres geometryczny. Przy 121 13 tysięcy, potem 42 tysiące i potem 100 tysięcy, tak? To już jest i to już się dzieje. Słuchajcie, osoby, które są z nami i miały możliwość prowadzenia i zakładania swojej działalności gospodarczej, dobrze wiedzą, że zyski nie są widoczne od razu. Na zyski trzeba poczekać. Przeważnie przez pierwsze pół roku to są tylko inwestycje. Tutaj tak, żeby ta firma się utrzymała. Jeżeli w tym modelem popracujemy, to wprawdzie niewielkie na początku, ale już od pierwszego miesiąca generujesz zyski, tak, które mogą tylko rosnąć, tylko się powiększać. I to jest model, który powoduje, u mnie ciągle wywala. Aha, dobrze, poczekajcie, to postawcie mi pozostali plusik, czy słychać, czy jest jakaś przerwa, ale przypuszczam, Zuza pisze, że słychać. To przypuszczam, że osoba, która napisała, teraz już nie widzę, myślę, że tam coś, słaby internet. Tu w miarę pokazuje, że internet jest dosyć dobry. Moi drodzy, chciałam na ten moment, w tym miejscu zakończyć, dlatego że chcę wam teraz wyświetlić pewien filmik, bardzo prosty. Osoby, które nie miały okazji go jeszcze zobaczyć, zobaczcie go proszę. Dajcie sobie te 10 minut czasu. Jest akurat punktualnie, skończyliśmy 10 minut czasu na obejrzenie tego filmiku. Ja się z wami rozłączam. Jest to modelowe pokazanie właśnie tej pracy w branży multilevel marketingu. Jest to filmik bardzo prosty, ale właśnie o takiej duplikacji mówimy. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Jest to filmik Pablo i Bruno. Myślę, że osoby, które znają ten filmik, mogą sobie go przypomnieć, a osoby, które go zobaczą po raz pierwszy, to jest taka animowana, rysunkowa lekcja, prosty sposób przekazana, na czym polega multi-level marketing. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w środę o godzinie 20. Zapraszam wszystkich tysięczników, a osoby, które już z zespołem gromadzą 1000 punktów obrotu, a o 21.15 oczywiście nasz wieczór produktowy. Przełączam się jeszcze na filmik, czekajcie, od razu wybieram prezentację i zapraszam do... Chwileczkę. Już otwieram, jeszcze sekunda. Dobra, zaczynamy. Cześć. Hello.
Witam, nazywam się Burke Hedges, jestem autorem książki Zbuduj rurociąg, którym popłyną pieniądze. Książkę tę otwiera historia o Pablo i Bruno, którzy wybrali dwie bardzo różne ścieżki do finansowej niezależności. Za chwilę zobaczysz animowaną opowieść o ich przygodzie. Usiądź więc wygodnie i obejrzyj tę ważną życiową lekcję. Daleko stąd, w małej wiosce nieopodal pięknej doliny, żyło dwóch przyjaciół, Pablo i Bruno. Byli młodzi i obaj marzyli o lepszym życiu. Często rozmawiali o swoich marzeniach i o tym, jak pewnego dnia staną się najbogatszymi ludźmi we wsi. Nie bali się ciężkiej pracy i szukali sposobów, by zrealizować swoje marzenia i cele. Pewnego dnia pojawiła się okazja. Potrzebujemy wody. W wiosce postanowiono zatrudnić dwóch ludzi, aby nosili wodę z górskiego źródła do specjalnego zbiornika. Mieli otrzymywać płace w zależności od ilości wody dostarczonej do wioski. Bruno i Pablo z zapałem wzięli się do pracy. Codziennie, od rana do wieczora, nosili wiadra ze źródła i z powrotem. Ciężko pracowali, nosząc wodę do wioski. Wieczorem wracali do domu z zapłatą za kolejny dzień pracy. Bruno był zadowolony ze swojej pracy i płacy. Był pewien, że dzięki niej zrealizuje wreszcie swoje marzenia. Wymyślił, że może nosić większe wiadra, tak aby za każdym razem przynosić więcej wody i w ten sposób więcej zarabiać. Wierzył, że dzięki większym zarobkom będzie mógł wkrótce kupić krowę i dom, o którym zawsze marzył. Za to Pablo nie był zadowolony. Pod koniec dnia bolały go ręce i plecy. Był bardzo zmęczony. Zastanawiał się, w jaki sposób mógłby mniejszym wysiłkiem zarabiać więcej pieniędzy. Pewnego dnia przyszedł mu do głowy pomysł. Wymyślił, aby zbudować rurociąg, który dostarczałby wodę ze źródła do wioski. Tym rurociągiem mógłby dostarczać więcej wody do wioski, a jednocześnie nie musiałby bez przerwy dźwigać wiader od źródła do zbiornika. Był bardzo podekscytowany swoim pomysłem i zaczął snuć plany. Oczywiście opowiedział o wszystkim swojemu przyjacielowi. Poprosił Bruna, by wspólnie pracowali przy budowie rurociągu. Jednak Bruno uważał, że to szalony pomysł. Myślał tylko o tym, co dziś może kupić za swoje pieniądze i jak mógłby zdobyć to szybciej. Uważał, że budowanie rurociągu spowolniłoby jego pracę, a przez to i osiągnięcie marzeń. Zamiast tego Bruno zaczął nosić większe wiadra i coraz szybciej pokonywał drogę ze źródła do wioski i z powrotem. Był pewien, że w ten sposób zarobi więcej pieniędzy. Pablo postanowił więc samemu zbudować rurociąg. Wiedział, że to nie będzie łatwe i zajmie sporo czasu. Spodziewał się, że budowa rurociągu zajmie kilka lat. Ale skupił całą uwagę na swoim celu. Co dzień pracował jak dawniej, nosząc wodę ze źródła. Ale w weekendy i w wolnym czasie kopał w twardej ziemi, by stworzyć fundamenty pod swój rurociąg. W pierwszym miesiącu prawie nie było widać efektów jego pracy.
Bruno i pozostali mieszkańcy wioski zaczęli z niego kpić. Nazywali go Pablo Budowniczy Rurociągu. W tym czasie dochody Bruna podwoiły się. Kupił sobie krowę i większy dom. Zmienił styl życia. Po pracy często zaglądał do baru, gdzie bawił się za swoje ciężko zarobione pieniądze. Nie zauważył nawet, jak zaczął się garbić od codziennego noszenia ciężkich wiader z wodą. Twarz mu poszarzała i całe ciało wyglądało na zmęczone. Wkrótce mógł nosić coraz mniejsze ilości wody. Pablo pracował miesiąc po miesiącu. Wkrótce minął rok, a potem następny. W końcu Pablo ukończył swój rurociąg. Nie musiał już nosić wiader, by dostarczać wodę do wioski. Zarabiał teraz więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej. Woda cały czas płynęła do wioski, kiedy Pablo spał, jadł, a nawet wtedy, gdy był na wakacjach. Woda płynęła. Pablo był dumny i szczęśliwy, że miał tak dobry pomysł, że był nieustępliwy i ciężko pracował. Teraz otrzymywał dochody przez cały czas, kiedy woda płynęła przez rurociąg. Historia Bruna i Pabla jest odbiciem tego, co dzieje się w prawdziwym życiu. Ich praca symbolizuje to, co większość ludzi robi, aby zarabiać pieniądze. Bruno zarabia na życie, nosząc wiadra. Chodzi w te i z powrotem z wioski do źródła, za co otrzymuje pieniądze. Aby zwiększyć swoje dochody, musi albo częściej chodzić, albo nosić większe wiadra. Dziś, aby zwiększyć swoje dochody, najczęściej pracujemy więcej, na przykład po godzinach, lub znajdujemy sobie drugą pracę. Powiększamy też swoje wiadra, awansując na lepiej płatne stanowiska, które wymagają od nas więcej czasu. Większość z nas zamienia czas na pieniądze, tak jak Bruno. Wiemy, że każdy człowiek ma tylko 24 godziny dziennie i że nie możemy poświęcać ich wszystkich na pracę. Najtrudniejszy moment przychodzi wtedy, gdy nie możemy już zamieniać czasu na pieniądze ze względu na wiek, stan zdrowia czy inne powody. Wtedy nasze dochody przestają płynąć. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu, co zrobił Pablo. Bardzo roztropnie nie zamieniał całego swojego czasu na ograniczony dochód, ale jego część poświęcał na budowanie rurociągu. Wiedział, że rurociąg będzie mu przynosił trwałe dochody, które nie będą zależały od tego, ile czasu poświęci każdego dnia na pracę. Wiedział, że któregoś dnia ze względu na wiek lub stan zdrowia nie będzie już mógł dłużej zamieniać czasu na pieniądze. Wiedział, że jeśli uda mu się wcielić w życie swój projekt rurociągu, pracę przy jego budowie będzie musiał wykonać tylko raz. Po ukończeniu budowy Pablo musiał tylko śledzić pracę rurociągu i pilnować, by przez cały czas płynęła nim woda, bo to oznaczało, że do kieszeni Pabla płyną pieniądze. Pablo pokazał nam wszystkim, że aby mieć stałe dochody, nie trzeba koniecznie zamieniać czasu na pieniądze. Naprawdę istnieją lepsze sposoby. A ty? Czy jesteś taki jak Bruno, który bezpośrednio zamienia swój czas na pieniądze? Czy może chcesz być jak Pablo, który zbudował i utrzymuje rurociąg, aby czerpać z niego stały dochód?
Jeśli jesteś zainteresowany pomysłem na wybudowanie swojego własnego rurociągu, skontaktuj się z osobą, która pożyczyła Ci tę prezentację. Możesz zacząć budować swój własny rurociąg nawet dziś.